Oj, coś czuję, że następny update Forza Horizon 5 przypadnie wszystkim do gustu. Nie wszystko przypadnie wszystkim, ale każdy znajdzie coś dla siebie w tej aktualizacji, dlatego że jest sporo nowości. Nowa aktualizacja, jeśli chodzi o samochody, to nowa aktualizacja jest spod znaku pick-upów. Już taki przedsmak mieliśmy w aktualizacji Rally Adventure i dostaliśmy takiego pick-upa. Będzie tak, Ford F-150 z 86 roku. Będzie Chevrolet K10 z 72 roku i będzie Deberti F250, które jest takim hardkorowym wariantem Forda Raptora, i to są samochody spalinowe, takie starsze. No może Deberti nie jest takie stare, ale to są takie nowe samochody, które wpadną nam do Forzy. No i pojawi się elektryczny Hummer. Co oznacza elektryczny Hummer? Elektryczny Hummer oznacza 4,3 tony wagi i jeśli w prawdziwości chciałbyś go sobie kupić, to byś musiał posiadać licencję na ciężarówki. Chyba w Polsce to jest kategoria C. Zgadza się? Totalny kosmos. Ten potwór będzie w Forzie Horizon 5, ale jedna rzecz mnie bardzo zastanawia, bo oczywiście ta ciężarówka, bo można tak spokojnie mówić o tym pojeździe. Hummer posiada jedną specjalną funkcję, która jest mocno hypowana przez GMC, czyli markę, która posiada Hummera. Hummer ma tak zwany crab walk. At low speed, the Hummer EV SUV's available segment exclusive crab walk feature, which enables diagonal movement, could also prove useful in urban settings. W nowym Hummerze możemy skręcić tylne koła o 10 stopni w lewo albo o 10 stopni w prawo. I teraz można tylne koła zsynchronizować z przednimi kołami w taki sposób, żeby skręciły się jakby w jednym kierunku i wtedy samochód będzie się przemieszczał bokiem. I może na przykład łatwo ominąć jakąś przeszkodę. I teraz pytanie. Czy będziemy mieli taką funkcję w Forzie Horizon 5? Na ostatnim livestreamie twórcy powiedzieli nam co nieco o aktualizacji nowej, ale ani słowem nie wspomnieli o właśnie trybie crab walk, żebyśmy mogli kołami sobie skręcić i jakby poruszać się bokiem samochodem. Podejrzewam, że nie zrobili tego celowo, po prostu tej funkcji nie będzie w Hummerze. Stawiam, no tak jestem pewny na 70%, że tej funkcji w grze nie będzie, bo pewnie wymagało to zbyt dużo pracy, aby coś takiego wprowadzić. Może w późniejszej wersji Forzy Horizon 6 na przykład pojawi się taka opcja, tak jak w Forzie Horizon 5 pojawiły się tylne skrętne osie, które znacznie poprawiły prowadzenie na przykład Lamborghini Sesto Elemento. W czwórce Sesto Elemento prowadzi się ok, ale w piątce jest to prawdziwy potwór na tory i praktycznie samochód skręca już teraz bokiem. Z kolei twórcy, którzy lubią tworzyć sobie różne tory, a z tego co widziałem na Instagramie, jak ostatnio was poprosiłem, powysyłaliście mi tych swoich torów bardzo dużo, za co mocno wam dziękuję. Jeśli macie jeszcze jakieś tory swoje do przetestowania, to oczywiście wysyłajcie mi na Instagrama. Dodali możliwość budowania toru owalnego. Wiecie, z tych takich elementów, które chyba jeszcze są na stadionie, tak? Jak teraz uruchamiałem sobie Forzę, to właśnie pobierał mi się nowy dodatek, a właściwie aktualizacja, więc w plikach gry Hummer już jest, ale niestety żeby zagrać sobie Hummerem, będziemy musieli poczekać do ostatniego sezonu. Twórcy wiedzą, że to jest najciekawszy samochód ze wszystkich dodanych ostatnio, dlatego dodali go na sam koniec niestety. Będziemy musieli długo, długo czekać. Teraz, od czwartku, jeśli zagracie sobie w Forzę, to będziecie mogli w Event Labie wybudować sobie te elementy, po których jadę teraz. I będziecie mogli w Event Labie stworzyć sobie tor owalny. Próbowałem tor owalny zbudować z Hot Wheelsowych tych elementów i powiem ci, no nie udało mi się połączyć tego tak, żeby to było ładnie.
Natomiast tutaj wydaje mi się, że będzie można nie tylko robić tory owalne, ale gdzieś tam w niebie robić inne takie karkołomne rzeczy, także jestem ciekawy, co tam ludzie powymyślają. Może na przykład uda się połączyć tor owalny z jakimiś traskami Hot Wheelsowymi i zrobić jakieś takie inne ewolucje i tak dalej. Ostatnią, najciekawszą rzeczą, która pojawi się w Fordzie Horizon, jest aktualizacja trybu zdjęciowego. I teraz będziemy mogli wpływać na warunki pogodowe podczas robienia zdjęcia, zmienić sobie porę dnia, gdy jesteśmy w trybie zdjęciowym. Obecnie to wygląda tak, wchodzicie sobie w tryb zdjęciowy, wchodzicie sobie w efekty, tu możecie sobie, wiesz, ustawić shutter speed, ekspozycję. O, ty patrz, już to dodali. Damn. Ej, już weszła ta aktualizacja, już to mam. Okej, okay, nieważne, ty, to już jest w grze. Ale czad, okej. Okay. Ja myślałem, że to dodadzą jakoś później. Dobra, no to testujemy, ty. Okej. Okay. Jestem zaskoczony, myślałem, że to wejdzie od czwartku, dzisiaj jest wtorek. Dobra, więc tak, możemy sobie porę dnia zmienić. I sobie możemy tutaj, zobaczcie, ustawić inaczej kamerę. I jestem teraz w trybie online, tak w ogóle. To jest ciekawe, co? Więc tutaj mamy wschód, tutaj mamy... O, tutaj mamy wschód, tutaj chyba jest zachód, nie wiem, chyba tak. Tutaj mamy wschód. O ja, ale teraz będzie można foty strzelać, co? Jeszcze w grupie, w trybie dowolnym. Wow, zobacz na to. Cyk, tutaj możemy sobie ekspozycję jeszcze zwiększyć. Cyk, patera. Dobra, więc tutaj mamy wschód, tutaj mamy poranek. Więc takie czyste, ładne niebo, gdzieś tam słońce, o, ale to pięknie wygląda. Ej, teraz możemy bawić się jak w Dekru 2, jeśli chodzi o te warunki pogodowe, co? Tutaj jeszcze możemy zwiększyć shutter speed, bo samochód chyba był w ruchu trochę, no, powiedzmy. Więc mamy tutaj poranek, mamy tutaj wczesne popołudnie, późne popołudnie, tu już tak podchodzi pod wieczór i tutaj mamy zachód słońca, więc zachód słońca mamy z tamtej strony Forzy, znaczy mapy, a wschód mamy stąd. I możemy się tym pobawić, tutaj mamy już wieczór i teraz mamy jeszcze sobie zmianę pogody. Czyli na przykład tutaj mamy pogodę podeszczową, widzicie, że są jakieś kałuże na drodze, no przecież znacie Forzę, nie? Nie będę wam tłumaczył. Tutaj mamy pochmurny dzień, pochmurną pogodę, ale w sumie nic się nie zmieniło, nie? Cloudy to po prostu jest bardzo podobne do clear, bo i tu są chmury, prawda? Cloudy to znaczy pochmurno. I tutaj mamy cloudy post rain, czyli pochmurno podeszczowa pogoda. Tutaj mamy zachmurzenie, prawie że pełne. Tutaj mamy lekkie opady. No i zobaczcie, wygląda sobie tak. Też mamy takie kałuże, chyba nawet trochę większe. Na samochodzie mamy już krople deszczu. Tutaj mamy ciężkie opady. Widzicie, wszystko jest tam zachmurzone. Jest szaro, jest taka mgła. Tutaj mamy gale. Nie wiem w sumie, co to znaczy gale. Jeśli wy wiecie, to piszcie w komentarzach, ale zmieniło się na pogodę czystą. Tutaj mamy, o, i to jest czad. Można sobie na przykład wziąć fog, czyli zrobić coś takiego nienaturalnego, no bo na przykład podczas południa rzadko kiedy jest mgła, prawda? Mgła jest albo wieczorem, a najczęściej rano, przynajmniej w naszej strefie klimatycznej. Nie wiem jak tam jest w Meksyku, ale na przykład zobaczcie, dałem sobie mgłę i noc. A nie, jest ta mgła, tylko nie jest taka mocna jak podczas dnia, zgadza się? Okej, to wygląda zajebiście, okej. Ale to nie wszystko. Możemy sobie naszego kierowcę ustawić gdzieś przy samochodzie, na przykład tutaj. Nie widać go, wezmę sobie inną porę dnia może. Znaczy go, jej. To jest w sumie nieważne, no. Postać. Zaraz się ktoś przyczepi, że źle płeć rozpoznałem. Okej, więc tutaj mamy tak. Możemy sobie dookoła tę postać ustawić. Nie jest tak, że tylko w jednym miejscu, nie? I teraz zmieniamy sobie emotkę, więc możemy sobie tutaj różne rzeczy porobić tą postacią. Ja jestem w takim retro stylu ubrany tutaj i mamy takie różne rzeczy do wyboru. Moim zdaniem fajnie, chociaż znalazłbym sobie raczej taką emotkę stonowaną bardziej. Może coś jak, bo tu są takie Fortnite'owe typowo, nie? Może coś takiego. Wygląda to całkiem fajnie. I wiesz, jeszcze koła na wprost możemy sobie ustawić.
O, miejsce jest do dupy, nie? Ale wyobraźcie sobie, jak można teraz fajnie zdjęcia robić. Wiecie, dlaczego to jest fajne? Dlatego, że wiecie, jeździ się różnymi tymi samochodami, no nie? Jeden samochód jest większy, drugi mniejszy, ale tak jak mamy tą kamerkę z tyłu, to czasami nie widać, jak ten samochód jest duży lub mały, prawda? A tutaj widzimy, że na przykład ten Ford elektryczny jest potężny, że jest wyższy od postaci, która stoi na nogach, wyprostowana, nie? A jakbyśmy sobie wzięli na przykład jakiś mniejszy samochód, no to tutaj różnica jest już kolosalna, co? Zobaczcie sobie. Da nam to fajną perspektywę, jeśli chodzi o samochody, nie? Bo będziemy mogli sobie porównać, jak te samochody są duże i na przykład tutaj macie sobie Pila Tridenta, a możemy sobie wziąć też jakieś Lambo. I tutaj z Lambosem sytuacja wygląda już no trochę inaczej, prawda? Samochód sięga nam no prawie do pasa, zwłaszcza jak jest bez dachu i no można tutaj dużo rzeczy porobić, jakby można zrobić tak, żeby nasza postać prawie że stała w tym tłumie tutaj. Zrobić różne pogody, różne pory dnia i sprawić, że te nasze zdjęcie będzie wyglądać absolutnie fenomenalnie, bez żadnej obróbki. Ja myślę, że głównie zmienianie pory dnia i wiesz, pogody dużo tutaj zmieni, bo zobaczcie, możemy sobie ustawić na przykład, żeby droga była świecąca, nie? O, i teraz mamy wszystko takie pięknie błyszczące, no i ta gra teraz dopiero będzie wyglądać fajnie na zdjęciach. Wow. Aha, jeszcze możemy sobie ustawić tryb pionowy, jeśli chcemy. Twórcy mówili, że to, a, bo to na social media, TikTok, jakieś tam, Okej, i tak wszystko się kadruje później, wiesz, w programie graficznym, nie? Tutaj mamy 27:9 i tutaj mamy linie pomocnicze, jeśli na przykład chcielibyśmy z zasad fotograficznych korzystać, no to te linie pomocnicze mogą nam to ułatwić, żeby odpowiednio ustawić sobie kadr, który nas interesuje, zgadza się? I wtedy wszystko wygląda dużo, dużo ciekawiej. Na przykład możemy sobie strzelić coś takiego, nie? Tutaj można naprawdę dużo rzeczy porobić. Są zawody stworzone specjalnie przez twórców, bo oni chyba też dodali nowe softboxy. To jest w ogóle trasa stworzona przez twórców gry. Weźmy sobie jakiś fajny samochód. Tak, tutaj nawet widzicie, Toe Shoe zrobił ten wyścig, ten tor. To jest gościu z Playground Games, także wy też możecie sobie już teraz w sumie to przetestować. Ja nie wiem, jakiegoś tam wczesnego dostępu czy coś. I tutaj jest, to jest tor taki przykładowy, nie chodzi o to, żeby go ukończyć, tylko chodzi o to, że my sobie podjeżdżamy tutaj, klikamy sobie tryb zdjęcia, bo chcę mieć hamulec włączony, te tylne światła. Okej, zapisał mi się. Zobacz, moja postać no, naprawdę świetnie się prezentuje. Zdjęcie kapitalne. Okej, więc oni dodali, zobaczcie, to się nazywa softbox, to są takie dodatkowe oświetlenia, które możecie sobie dodać do swoich scen, gdzie chcecie zrobić zdjęcie. Tutaj mamy takie białe płótno rozłożone. Podejrzewam, że to jest też element, który możecie sobie dodać do swoich zdjęć. Tutaj mamy kolejny softbox, mocne oświetlenie i zobaczcie, jak wygląda mój samochód. Okej, mogę postać, możemy sobie wyłączyć całkowicie, najlepiej. I wyłączyć, wyłączaj się. I teraz możemy sobie, dobra. Tutaj w tym Event Labie nie możemy tego zmienić, dlatego że jest z góry ustalone, jaka tu ma być pogoda i koniec, tak? Więc chyba dostaliśmy nowe możliwości co do doświetlania samochodu, także spoko. I tutaj mamy przykład, jak możemy to wykorzystać. W sumie zobaczcie, wygląda to naprawdę fajnie, nie? Wow. Zapomniało mi się jeszcze o dwóch dodatkowych samochodach, które pojawią się w Forzie Horizon 5. Jest to Cupra Formentor VZ5 z 5-cylindrowym, 2,5-litrowym silnikiem TSI. Siedmiobiegową skrzynią DSG
I jego cena w rzeczywistym świecie będzie się zaczynać od 300, czy raczej zaczyna się od 325 tysięcy złotych. Wyprodukowanych ma być 7 tysięcy sztuk. Także Cupra celuje chyba w taką markę, chce być taką marką premium, zdaje się? Nie wygląda wcale premium, wygląda jak zupełnie inny, normalny SUV, moim zdaniem. Nic nadzwyczajnego. I druga Cupra, jaka zostanie dodana, to z kolei model koncepcyjny. Będzie się nazywać Cupra Tavascan. Będzie to jakiś tam model elektryczny. Będzie to druga Cupra elektryczna w Forzie Horizon 3 i trzecia Cupra generalnie. Także będziemy mieli trzy Cupry do wyboru w Forzie. Lubię te samochody z wyglądu, ale wiecie co, jakoś tak nie czuję tego, żeby to miały być jakieś samochody premium. No nie czuję, żeby to był raczej SUV od Ferrari, tak? I to tyle, jeśli chodzi o nowości w Forzie Horizon 5. Trzeba przyznać, że naprawdę fajne ulepszenie tego trybu zdjęciowego, no nie? Jestem ciekawy trybu kraba w Hammerze elektrycznym i samego Hammera też jestem ciekawy, nawet jeśli nie będzie miał trybu kraba, bo auto jest przepotężne, wygląda mega kunsztownie. Wow. To będzie ciekawy pojazd, to na 100%. Czy będzie on do czegokolwiek przydatny w Forzie, na przykład w wyścigach albo coś takiego? No nie. Ta aktualizacja jest pod nazwą Eksploracja. Naszym zadaniem będzie robić dokładnie to, czego nie możemy robić w Gran Turismo 7. I może trochę gorzej niż w Decru 2. Bo w Decru 2 no mamy jednak mimo wszystko więcej możliwości eksploracji niż w Fordzie, chociaż w Fordzie ten świat jest dużo piękniejszy niż w Decru 2. Chyba się każdy ze mną zgodzi, bardziej dopracowany, no nie? Naprawdę ciekawy miesiąc, a raczej końcówka miesiąca i do zobaczenia następnym razem. Hejas!